Cześć Wam, witam serdecznie 29 września 2023 roku z Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku, znanej miejscowości uzdrowiskowej. Jestem tutaj przez parę dni z moją siostrą, łazimy sobie po lesie i zaczynamy dzisiaj od pieprzników trąbkowych. Dzień jest super, bardzo ładny las. W sumie nie byłam w Lądku, tutaj częściej w tych okolicach jeżdżę do Nowej Bystrzycy i tam dalej potem do Spalonej. A dzisiaj w Lądku Zdroju, także troszeczkę sobie odkrywam te lasy, łazimy z siostrą. Zapraszam na spacer i miejmy nadzieję na grzybobranie. Zaczynamy od pieprzników trąbkowych. Pieprzniki trąbkowe wyglądają uroczo, obrastają tutaj większe połacie lasu. Są i młode, i stare. Grzyby jadalne, smaczne i urocze. Grzyby, które nie boją się przymrozków i bardzo długo w sezonie można je spotkać. Dzisiaj końcówka września, 29 września konkretnie. I piękny las świerkowy. Jest też tutaj dzisiaj w lesie sporo mleczajów chrząstkowych. Ogromne grzyby, sami spójrzcie. Już na kanale pokazywałam Wam w tym roku mleczaje biele, tutaj chrząstki, o wiele, wiele większe owocniki. Grzyby, które uchodzą u nas za niejadalne, ale niektórzy je obgotowują kilkukrotnie i potem w jakiś sposób przetwarzają. Mleczaje chrząstki. Tutaj troszeczkę młodsze i mniejsze owocniki mleczajów chrząstek, ale i tak ogromne, spójrzcie. Patrzcie, ile tutaj jest pięknych pieprzników trąbkowych. Tutaj te miały dużo wilgoci, więc fajnie wyglądają, fajnie wyrosły, są świeżutkie. Siostrę zagoniłam do robienia zdjęć. Bawi się tam z goździeńczykami prawdopodobnie. Ależ fajny dzień. Tutaj bardzo ciekawa kolonia goździeńczyków pomarszczonych, grzybów jadalnych, ale podobno nie za dobrych. I też niezbyt częstych, także oczywiście nie zamierzam ich jeść, ale chętnie Wam pokażę. A te grzyby tutaj to czernidłaki pospolite, grzyby jadalne, jeżeli są młode, jak to większość czernidłaków zresztą. Z tym, że z tymi jest taka sprawa, że nie można ich łączyć z alkoholem. Ze dwa dni przed i dwa dni po zjedzeniu nie jemy, nie pijemy alkoholu. Z takich standardowych grzybów mamy na razie pierwszego podgrzyba brunatnego i trochę pieprzników jadalnych, kurek, ale nie za wiele, ale dzieje się, jest ciekawie. Tutaj mamy bardzo ciekawy przekrój grzybów, takie żółciutkie, dosyć podobne do siebie, ale wszystko to inne gatunki. Tutaj najbardziej pospolity z nich pieprznik jadalny, czyli kurka. Te tutaj to pieprzniki trąbkowe. Ta grupka tutaj to kolczaki rudawe. One mają od spodu takie kolce, widzicie. A ten po lewej malusieńki owocnik to owocnik rzadkiego pieprznika pomarańczowego, no leżał tutaj wyrwany. Jest też kilka rosnących, one mają o wiele mniejsze owocniki, malusieńkie, zobaczcie. Bardzo rzadkie grzyby. Także nie za wiele dzisiaj rośnie, ale coś się da ciekawego pokazać, pooglądać. Pieprznik pomarańczowy, czyli ten maluszek tutaj po lewej stronie, jest rzadki na czerwonej liście roślin i grzybów Polski ze statusem E wymierający, więc jak najbardziej zasługuje na ochronę. W Górach Sowich mam kilka stanowisk takich bogatych tego grzyba i tam kręciłam filmik o pieprzniku pomarańczowym, więc zapraszam do pooglądania. Nie jest pod ochroną, ale na czerwonej liście to co innego.
pieprznik pomarańczowy po lewej stronie. Lasy tutaj w Lądku Zdroju są naprawdę prześliczne, aż po prostu się marzy o tym, żeby rosło więcej grzybów, nie ma za wiele. Jak ktoś by chciał nazbierać, to na pewno dałoby się nazbierać pieprzników trąbkowych, smacznych, fajnych grzybów. Inne pojedynczo występują raczej. No my i tak z siostrą dzisiaj nie chcemy zbierać za bardzo grzybów, ale gdyby były piękne prawdziwki, to oczywiście byśmy nie pogardziły. Słuchajcie, trafił nam się też pierwszy borowik szlachetny, prawdziwek, taki ładny. Już trochę traciłyśmy nadzieję, bo im wyżej idziemy, tym mniej grzybów, a tu takie ładne znalezisko. Las jeszcze piękny, zielony, ale to niedługo się zacznie zmieniać. Liście się przebarwią. Na nizinach już widziałam trochę żółtych liści. Tu jeszcze zieloniutko. A tutaj pierwsze dzisiaj krasnoborowiki ceglastopore, znalezione przez moją siostrę Olę. Ładne, kształtne grzybki. Mają bardzo ładny taki czerwony trzon. Takie jakby łateczki na nich. Czy to nie jest siateczka, w każdym razie taki nalot czerwony od spodu. Takie ciemne pory, grzyby jadalne, nie przez wszystkich zbierane, ale całkiem niezłe. Tutaj bardzo fajne znalezisko, bo mamy borowika szlachetnego. Zaraz zobaczymy, jak wygląda trzon. Może być długi, tam ukryty w środku. A tu na pniu pod grzyb brunatny. W takim ładnym, dosyć młodym lesie świerkowym. Można też czasem trafić na pojedyncze muchomory czerwone. Tutaj w lesie świerkowym. Ostatnio jak byłam koło Leszna, to tam było bardzo dużo muchomorów czerwonych koło brzuzek. A tu naprawdę prześliczny podgrzyb brunatny, taki zachwycający z daleka. Się nawet zastanawiałyśmy, co to jest. Śliczny, idealny. No dokładnie. Patrzcie, jaki udany podgrzyb brunatny. Naprawdę śliczny i zdrowy. Tłuściutki. Tutaj taki zakątek. Świerki przechodzą w las świerkowo-bukowy. Przyjemne światełko. No słuchajcie, no fajnie połaziłyśmy sobie po tym lesie. Las jest na pewno niesamowicie ładny. Polecam Lądek Zdrój i okolice. Ja tutaj, tak jak wspominałam, jeżdżę raczej w stronę Spalonej, Lasówki. Tamte lasy znam bardzo dobrze. No szału nie ma, umówmy się, ale na jakieś grzyby można trafić. Najwięcej jest chyba mleczajów świerkowych. Oczywiście tutaj jest sporo lasów świerkowych, więc tych mleczajów świerkowych jest najwięcej. Bardzo ładnie pachnące, oczywiście jadalne grzyby, jedne z tych, które wydzielają pomarańczowe mleczko. No myśmy za dużo nie zbierały, można by też więcej tych grzybów nazbierać, ale my tak bardziej rekreacyjnie dzisiaj z Olą. No udało nam się trafić na dwa borowiki szlachetne, na chyba trzy podgrzyby brunatne, jednego zajączka. Jest sporo pieprzników trąbkowych, czyli tych grzybeczków. Tych spokojnie można by nazbierać, było kilka naprawdę udanych, fajnych miejscówek, jeden z gatunków pieprzników. Trochę maślaków modrzewiowych, żółtych, też można by troszeczkę nazbierać, jakby się chciało. A tak generalnie jest dosyć sporo różnej maści mleczajów, nie tylko świerkowe, ale też różne inne. Bardzo dużo mleczajów chrząsek na przykład. Widziałam też mleczaje leszczynowe, bukowe, wydaje mi się, że też jakieś inne jeszcze gatunki. Lakówki ametystowe z tych wynalazków takich fioletowych. No coś tam się dzieje, ale
wydaje mi się, że mogłoby być lepiej, na pewno. Nie wydaje mi się, tylko jestem pewna, że rok temu wyskakują mi przypominajki, że było naprawdę superowo na grzybach, wyskakują mi przypominajki innych znajomych. No koniec września mógłby być zdecydowanie lepszy. Nie wiem, co się będzie działo dalej, oby jeszcze coś się zadziało, ale jak patrzyłyśmy wczoraj z siostrą na prognozy pogody, to nie wygląda to niestety obiecująco, ale trzymajmy kciuki, żeby coś się jeszcze zadziało, czy to tutaj na Dolnym Śląsku, czy oczywiście we wszystkich innych rejonach u Was też Wam tego życzę. Mam nadzieję, że w drugiej połowie października, w listopadzie jeszcze coś pozbieramy. Póki co pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, do następnego. Tutaj jest bardzo dużo lasów świerkowych, ale też dużo lasów bukowych i nam dzisiaj o wiele bardziej się poszczęściło w lasach świerkowych. W bukowych praktycznie niczego nie było. No, trzymamy kciuki za ten deszcz. Mam nadzieję, że coś popada, bo pochodzilibyśmy jeszcze na te grzyby, co nie? Wrzesień, październik, najlepszy grzybowy czas, a tu taka posucha generalnie. No ale coś tam można wypatrzeć. Pozdrawiam, trzymajcie się. Patrzcie, jakie piękne widoki w drodze powrotnej z Lądka do Wrocławia przez Złoty Stok. No i popadało dzisiaj trochę. Super.